Ewa Korneluk, która od co najmniej 6 lat z dużymi sukcesami prowadzi walkę z cukrzycą, ale w zasadzie uświadomienie ludziom, że chorują. To jest groźna choroba, można ją zwalczyć. Jest to bardzo groźna choroba, ponieważ nierozpoznana w porę daje bardzo poważne, przewlekłe powikłania, grożące dużym kalectwem, utratą zdrowia, pozbawieniem całkowicie zdolności do samodzielnej egzystencji. Oczywiście chorobie można zapobiec, można ją leczyć, skutecznie leczyć. Można nawet na nią nie zachorować, jeżeli w porę wprowadzimy zmiany w stylu życia, jeżeli zaczniemy się zdrowo odżywiać i zwiększymy naszą aktywność fizyczną. Pamiętajcie, leczenie cukrzycy zaczyna się od psychoterapii, bo wy musicie zmienić sposób myślenia pacjenta, bo jeżeli macie zacząć leczyć, to nie zaczynamy od tabletek w tej chorobie, tylko zaczynamy od zmiany stylu życia. Ten pacjent musi zmienić sposób odżywiania przede wszystkim, musi zmienić sposób spędzania aktywnego, wolnego czasu, a dopiero kolejnym etapem leczenia są leki farmakologiczne, środki farmakologiczne, insulina w kolejności następnej. Gdzie Państwo można znaleźć, poza takimi akcjami, jak w tej chwili się mamy tutaj do czynienia? Takie akcje są skierowane do bardzo szerokiego grona osób. Każdy może przyjść się przebadać, osoba zupełnie zdrowa, nieświadoma być może swojej choroby, osoba zagrożona, która już wie, że w rodzinie występuje być może, że cukrzyca, być może już choruje na inne choroby, które współistnieją z cukrzycą. Warto się przebadać. Wiele osób dzisiaj takich badaliśmy i parę wyłapaliśmy podwyższonych poziomów cukru u osób, które się nie spodziewały tego. Niektóre osoby przychodzą i mówią, że miały badany wcześniej poziom cukru, był podwyższony, teraz nadspodziewanie jest dobry i to wszystko ma swoje wytłumaczenie. Dlatego tutaj poświęcamy troszkę czasu na konsultacje indywidualne z każdym pacjentem, żeby omówić jego indywidualny przypadek, jego sytuację, prawda? Ostatni posiłek, poziom cukru, wcześniejsze badania. Ale czy to jest... Skupiamy się tutaj na takiej akcji ogólnoświatowej. Raz do roku, 14 listopada, przypada Światowy Dzień Walki z Cukrzycą. I to jest... Państwo po raz szósty to już robicie. Tak, spotykamy się już po raz szósty z naszymi tutaj pacjentami. No aż nie do wiary, że to już 6 lat minęło. Jakoś się przyjęła bardzo dobrze ta akcja w dobrym miejscu. Staramy się organizować w czas taki wolny, bo nie zawsze 14, tak jak w tym roku, w kalendarzu wypada w sobotę, prawda? Więc przekładamy najczęściej na dzień wolny obchody naszego święta. I takie akcje organizujemy raz do roku. Takie pomiary cukru otwarte dla wszystkich nie są tak ogólnie dostępne. Tak naprawdę... Taki cały ciężar rozpoznania cukrzycy spada na barki lekarza rodzinnego, który ten cukier powinien skontrolować u pacjentów obciążonych ryzykiem, u pacjentów po 45 roku życia. To już lekarze rodzinni wiedzą, kierują na badania i to już muszą czujność zachować, ale jest jeden warunek, że pacjent musi trafić do lekarza swojego. Czyli tak, zbadać się poziom cukru i co dalej? Jeżeli jest niebezpiecznie wysoki, to znaczy jak niebezpiecznie? Podwyższony poziom cukru, jeżeli zbadacie Państwo rano na czczo w laboratorium, nie powinien przekraczać 100 mg%. Jeżeli jest powyżej 100, ale nie przekracza 126 mg%, należy przeprowadzić dalszą diagnostykę. Jeżeli przekracza 126, należy wynik powtórzyć. Jeżeli kolejny będzie podwyższony, to wówczas rozpoznajemy cukrzycę, ale też często się zdarza, że musimy wykonywać krzywą cukrową, jeżeli ten cukier w granicach naczczo jest w granicach między 100 a 126 mg%. Także ta diagnostyka jest troszeczkę zawiła i skomplikowana, ale lekarze rodzinni sobie pięknie z tym radzą. Nie musicie Państwo się z tym kłopotać bardzo. Dziękuję bardzo Pani doktor. Przede wszystkim dziękuję za wkład pracy, który Pani włożyła i te wspaniałe efekty zapobiegania cukrzycy i leczenia cukrzycy. Bardzo dziękuję. Bardzo rzadko mi się zdarza usłyszeć podziękowania. Tak jak 6 lat organizuję, to naprawdę chylę głowy przed seniorami, bo tylko chyba oni to potrafią. Dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo Pani doktor. Dziękuję Państwu. Z Litwy, żeby zbadać swój poziom cukru Pani. Austria. Zemina. Gintaras. Przyjechaliście Państwo z Kalwarii, tu często przyjeżdżacie do Suwałki, skorzystaliście z tego typu badań. Tak, no i jak to często? Na miesiąc jeden raz czy dwa.
Tak, no bardzo miło, że jest akwapark tu niedaleko od nas. Tak my często przyjechali do akwaparku. A jak była okazja sprawdzić swoje zdrowie, tak my też tak zrobili to. I co, jakie wyniki? Bardzo dobrze wyniki i bardzo, bardzo było miło. Dziękuję bardzo za rozmowę i za wizytę. Dziękuję, do zobaczenia.
czy Korneluka jest, co? Znaczy nie wiem, no. Zobaczę, pomyślę. Może pan tutaj nie chce dwóch słów. Chodź. Tutaj bardzo proszę.